65 mężczyzn z całej Polski wzięło udział w ekstremalnym weekendzie charakteru, który odbył się w Szklarskiej Porębie. Organizatorem wydarzenia jest Ruch Chrześcijański Czwarty Muszkieter. Spotkanie to ma na celu poczucie bliskości z Bogiem i przekonaniu się, że wiara jest przygodą, którą warto podjąć. Tutaj odkrywamy, jakimi jesteśmy naprawdę. Jestem tutaj od 3 lat i nie wyobrażam sobie tego eventu beze mnie. Uwielbiam tych ludzi, ich historię, ich świadectwa, ich przemiany, ich nawrócenia. Jest to dla mnie magiczne miejsce. Myślę, że dla każdego, zwłaszcza dla mężczyzny, ważne jest, żeby doświadczyć braku tego, co na co dzień mamy w zasięgu ręki. Ja nigdy nie miałem jakby takiego prawdziwego wzorca mężczyzny. No i zebranie się wśród tylu mężczyzn, myślę, jest bardzo fajnym sposobem na pojedno na spędzenie weekendu, a też wymiana różnych doświadczeń. Tym wzorem w dzisiejszym świecie jest mężczyzna dominujący, kontrolujący wszystko, taki typowy samiec alfa z kolorowych magazynów. Jednak Boży mężczyzna, taki jaki rozumiemy na odzwierciedlający charakter Boży, to jest człowiek, który całkowicie jest poddany Bogu. Pamiętam moją pierwszą edycję tutaj. Po 3 dniach nie chciałem włączyć telefonu. Chciałem po prostu, żeby ta chwila trwała. To jest pewnego rodzaju odskocznie od codzienności, no bo tu się zapomina o wszystkim tak naprawdę. Jesteśmy odcięci od świata, nie znamy czasu, to jest w ogóle hit, że nie wiemy, o której się kładziemy spać, o której stajemy, o której jemy. Wiara jest w wydarzeniach, które wplatamy w takie normalne rzeczy związane z tym, że na przykład pokonujemy wędrówkę górami i spotykamy ludzi, którzy dzielą się swoimi historiami spotkania z Panem Bogiem i tego, co Pan Bóg zrobił w ich życiu. Muszkieterowie służyli królowi, tak samo my tutaj. Jednoczymy się, każdy jest z innego domu, każdy jest z innego wychowania, każdy mówi innym językiem, zachowuje się inaczej. Inne doświadczenia mamy na pewno. I właśnie szlifujemy się jak kamienie, żebyśmy idealnie się pasowali. Ale tu jest takie mało teoretyczne, ale takie inne dojście do Pana Boga. Inaczej, inne postrzeganie tego, jak Pana Boga można znaleźć, jak można znaleźć Go w innych osobach, jak można znaleźć w przyrodzie, więc to jest tak, jak najbardziej sposób dla tych osób, które szukają. To jest dla mnie jedyny czas w roku, kiedy mogę pozbyć się telefonu, wszystkich bodźców, które mnie odstraszają, i wielbić Pana w tym miejscu. Wydarzenie to nieprzerwanie odbywa się od 2015 roku.